Witam, gdzie przeanalizujemy, co jest lepsze, Tenseigan czy Rinnegan. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, to są moi wspierający, którzy są lepsi od każdego dojutsu. Zacznijmy może od przedstawienia w ogóle jednego i drugiego dojutsu, niech pierwszy będzie Tenseigan. Aby zdobyć to dojutsu, ktoś z klanu Otsutsuki musi wszczepić sobie Byakugana klanu Hyuga. To powoduje, że kombinacja czakry obydwu klanów przekształci Byakugana w Tenseigana. Transformacja ta trwa kilka dni, przynajmniej tak było z Tonerim, który wszczepił sobie Byakugan Hanabi. Wtedy też zwykły biały Byakugan zyskuje niebieskie źrenice, które są wypełnione wzorami przypominające białe wzory kwiatów. Potem użytkownik zyskuje kilka umiejętności, takich jak ożywienie gigantycznego golema, czy wejście w tryb czakry Tenseigana, który pozwala użytkownikowi latać i daje mu kilka kul poszukujących prawdy. Jednakże ta forma jest bardzo podatna na obrażenia, ponieważ wystarczył jeden cios Naruto, żeby tryb czakry Tenseigana się wyłączył, a dodatkowo Tenseigan wraca do Byakugana, więc po jednym ciosie już się go nie ma. Także domyślam się, że Tenseigan posiada podstawowe umiejętności Byakugana, takie jak patrzenie przez obiekty czy prawie idealny wzrok pozwalający patrzeć na 360 stopni, ale to nie zostało potwierdzone, no i też średnio ma tu jakieś znaczenie. W przypadku Rinnegana jest nieco inaczej, ponieważ aby go osiągnąć, trzeba uzyskać czakrę Hagoromo. Dostając go od niego samego, poprzez połączenie czakry jego synów Indry i Asury, lub też poprzez połączenie DNA Uchiha i Senju. Jak więc widać, jest kilka sposobów na jego osiągnięcie, ale ewolucja z Sharingana do Rinnegana nie jest pewna na 100% i może trwać nawet lata. Dodatkowo jest kilka różnych Rinneganów, a także można je wszczepić innej osobie i przede wszystkim magicznie nie znikają po jednym ciosie. I tak Rinnegan ma potężną listę umiejętności. Boost mocy, widzi czakrę przeciwnika, niewidoczne bariery, ułatwia opanowanie dowolnego jutsu i pięciu podstawowych natur czakry, także ma zdolność używania sześciu ścieżek bólu, ale każdą z nich już opisywałem w tym filmiku. I to nie wszystko, bo dzięki Rinneganowi można przyzywać także Gedomazo, można dzięki niemu zapieczętować go w swoim ciele i stać się Jinchuriki, a także z jego pomocą rzucić nieskończone Sukuyomi. Jedynym minusem wydaje się to, że nie można z jego pomocą patrzeć przez obiekty, więc nawet głupie bomby dymne mogą tutaj przeszkadzać. Także są indywidualne umiejętności dla niektórych użytkowników Rinnegana. Madara tworzył Limbo, czyli takie klony, które są niewidoczne dla zwykłego użytkownika. No i było też kilka zastosowań w Boruto, ale nie chcę wam spoilerować, a i tak jest to mało ważne dla tego filmiku. W sumie tutaj już wam pokrótce wyjaśniłem zarówno plusy, jak i minusy jednego i drugiego dojutsu i już po samej długości opisu widać, które dojutsu jest zdecydowanie ważniejsze w tej serii. Zacznijmy od porównania tego, jak ciężkie jest pozyskanie tego dojutsu i w obydwu przypadkach jest to nie do zdobycia przez przeciętnego zjadacza ramenu. Ale wiecie, co jest dostępne dla każdego? Świetne gadżety z Ekru Tetris.com! Ale wracając do rzeczywistości, do Tenseigana potrzebujemy być od Otsutsuki, a to jest no cóż, niełatwe, a do Rinnegana potrzebujemy ciężko dostępnych komórek DNA, a i tak nie gwarantuje to przebudzenia go, więc w kwestii samego zdobycia jednego lub drugiego uznaję wygraną Rinnegana, ponieważ tego można nie opanować, ale można go przeszczepić. W tym wypadku nie potrzeba żadnych komórek od Otsutsuki, możesz być Sharin Kowalskim, a i tak mieć Rinnegana i to jest większy plus. Podsumowując małe minusy obydwóch dojutsu, też wygrywa Rinnegan, ponieważ niemożliwość patrzenia przez obiekty to jest najmniejszy problem tak naprawdę, za to podatność na obrażenia trybu czakry Tenseigana jest już mega słaba, bo pomimo, że daje potężną moc, to najpewniej wystarczy jeden cios. Nie powiem, że byle przeciętniak byłby w stanie zranić takiego Toneriego, ale zdaje mi się, że znajdziemy więcej osób, które byłyby w stanie go pokonać, niż osób, które byłyby w stanie konkurować z najsłabszym użytkownikiem Rinnegana, Naga. To. Oczywiście mówię tutaj o walce 1 vs 1, gdzie przeciwnicy nie znają swoich umiejętności. No i niestety dla Tenseigana przegrywa on również pod kątem benefitów, jakie dają te dwa dojutsu, bo zobaczcie. Jeden jest w stanie ożywić golema, z tym, że drugi przyzwie Gedomazo. Latanie może i jest jakąś przewagą, ale nie zapominajmy, że dzięki ścieżce Gakido użytkownik Rinnegana może sobie wchłaniać czakrę, więc niech sobie taki Toneri strzela czym chce z odległości, ale to średnio coś da. No i samo to, że dzięki ścieżce Devy można go przyciągnąć z jakiejś odległości. I nawet nie patrząc na jakieś indywidualne zdolności,
zdolności niektórych użytkowników Rinnegana, to jest on bardziej wszechstronny. I obydwa te dojutsu są mega mocne, jeśli chodzi o zniszczenie. Chyba nawet ten Seigan jest bardziej destruktywny niż Rinnegan, ale uważam, że Rinnegan jest tutaj bezprecedensowym zwycięzcą, choć trzeba zaznaczyć, że nieważne, czy ktoś ma jedno czy drugie dojutsu, to i tak daje to potężną przewagę i zdecydowana większość shinobi nie poradziłaby sobie z nimi. Całkiem możliwe, że gdybyśmy zobaczyli więcej niż jednego przedstawiciela klanu Otsutsuki z Seiganem w walce, to wyglądałoby to nieco inaczej. Jednak tak jak już mówiłem, dużo bardziej skupiono się na Rinneganie, więc ten Seigan nie został nam pokazany zbyt szeroko. Uważam więc, że ten Seigan daje użytkownikowi po prostu boosta mocy, coś jak te wszystkie tryby Naruto, zresztą nawet tryb ten Seigana wygląda bardzo podobnie, gdzie Rinnegan daje dużo więcej umiejętności, które jeśli nie są wykorzystywane przez Brainlessa, to są w stanie konkurować z takim Tonerim i przytaczam tutaj oczywiście jego przykład, bo chłop jest jedynym, którego widzieliśmy w walce. Choć jeśli ktoś bardziej ogarnięty od niego używałby ten Seigana, powiedzmy Madara, to myślę, że byłby jeszcze mocniejszy niż zwykły Madara z Rinneganem bez Jubiego. Podsumowując pokrótce, Rinnegan przez każdego z użytkowników był wykorzystywany bardzo dobrze i jest wszechstronny, dlatego moim zdaniem wygrywa, ale jeśli patrzeć na czystą moc, to ten Seigan jej daje więcej, jednak wystarczy jeden cios, by to wszystko poszło na marne. Takie małe postscriptum, pisałem i nagrywałem ten odcinek w czwartek, a jak kończę montować jest już piątek i zrobiłem ankietę na karcie społeczności, z czego wynika, że większość z was ma bardzo podobne zdanie do mojego. No to tak w ramach ciekawostki. I to tyle. Dziś taki krótszy filmik, ale jeden z widzów chciał taki odcinek, więc proszę bardzo. Zapraszam na moje mniej lub bardziej martwe socjale. Jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!